Cześć, dzisiaj zajmiemy się komputerem klienta. Jest to Asus K55VJ, czy K55J, jakoś tak. Komputer jest po zalaniu, niewielkim, gdyż funkcjonuje, jednak klawiatura odmówiła posłuszeństwa. Rozbierzemy komputer, dokonamy oględzin, klawiatura będzie zamontowana po zamówieniu, znaczy po dostawie. Również zapewne będzie jakiś filmik na kanale. Na dzień dzisiejszy, tak jak powiedziałem, demontaż i oględziny komputera. Zapraszam. Komputer długo się wyłącza, jak widzicie, dioda od zasilania jeszcze się pali, tak więc poczekamy, o, zgasła i możemy przystąpić do demontażu komputera. Klientka mówiła, że jeszcze przed zalaniem komputer lubił się wyłączyć pod większym obciążeniem i działał trochę jak kaloryfer. Tak więc zapewne coś się dzieje z układem chłodzenia. To również sprawdzimy i poradzimy coś, jeżeli faktycznie coś będzie z nim nie tak. Z tego co widzę, komputer na pewno będzie miał zabrudzone chłodzenie, gdyż już no, chociażby w porcie, znaczy w porcie w czytniku kart
Nie wiem, czy wy to będziecie widzieli, czy nie. Wystają kłaki, kurzo. Tak więc on nie wróży to zbyt dobrze, ale... Właśnie po to komputer trafia do mnie, tak? Dobra. Czekajcie, troszkę was podniosę. Tutaj jest jeszcze zaślepka. Zapewne pod nią jest śrubka trzymająca napęd. Dobra, teraz wszystko powinno odejść już bez większych problemów, tak jak powiedziałem, czy tak jak myślałem, tak się stało. Widzę, że laptop nie był jeszcze rozbierany, gdyż są tu wszystkie taśmy trzymające taśmy sygnałowe. No, komputer jest zabrudzony i to mocno. Pierwsze co, dokonam oględzin, czy aby na pewno płynnie dostał się do płyty głównej. Na zakurzonej płycie będzie widać to bardzo dobrze. Nie widać, widać, jest tutaj zaciek. Tak więc płyta jeszcze zostanie przemyta. No i tyle, tak? Teraz ją wymontuję do reszty. Przystąpię do demontażu klawiatury, gdyż klawiatura jest chyba sklejona z palmrestem, ale nie dam za to głowy. Tak więc wszystko się okaże w praniu.
jak wygląda wylot powietrza przy radiatorze. Czy w radiatorze. Jak widzicie, no nie za ciekawie. Sam wentylator w środku ma lekko oblepione łopaty, więc to akurat jest mniejszy problem. Zobaczymy, w jakim stanie są pasty termoprzewodzące. Lekko przyschnięte, tragedii nie ma. Myślę, że problemem był zasypany kurzem radiator. Już jest to twarda już warstwa i dosyć gruba. Tak więc przeczyszczę radiator. Nałożę nowe pasty i tyle. Jeżeli chodzi o serwis, ale o tym będę musiał poinformować klientkę, tak, czy chcę to zrobić, czy nie, gdyż gdyż wiąże się to z dodatkową opłatą. Dobra, obejrzyjmy palm rest. Są tu jakieś śrubki, być może klawiatura nie jest wlepiana, jest tylko przykręcona. Wszystko się zaraz okaże. Jedna śrubka nie chce wyjść. Zobaczymy, czy to będzie jakiś większy problem. Jest jeszcze jedna. Więc widzicie, zasada nic na siłę, wszystko młotkiem, no raczej nie zdaję tu egzaminu. Lepiej się dwa razy rozejrzeć, niż użyć dwa razy za szybko siły. No gdyż mocowania są plastikowe i bardzo łatwo coś uszkodzić. O, wypadła również śrubka, która przedtem stawiała taki opór, super. Kolejny opór. Aha, jest i następny. Przecinamy taśmę aluminiową, znaczy folię. Ops, jeszcze tu chwila. I klawiatura została zdemontowana. Będzie wymieniona bez jakichś tam prób naprawy. Naprawiać zalaną klawiaturę trzeba mieć anielską cierpliwość i dużo szczęścia, aby naprawa odniosła jakikolwiek skutek. Dobra. To chyba byłoby na tyle. Tak, w sumie jeszcze zdejmę tą pastę w czasie filmiku. Radiator wyczyszczę już poza nagraniem, gdyż nie przygotowałem się do tego, powiem Wam szczerze.
Dobra, na chwilę obecną to wszystko. Dziękuję Wam za poświęcony czas i zapraszam do subskrypcji kanału oraz śledzenia nowych nagrań.